Bokserzy Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego nie dali szans zawodnikom z innych miast podczas turnieju o puchar dyrektora Mosiru w Rybniku Boguszowicach. Rybniczanie zdobyli 53 punkty w ogólnej klasyfikacji, podczas gdy druga ekipa turnieju, zawodnicy z Dąbrowy Górniczej, uzbierała zaledwie 27 oczek. Fakt, że w turnieju najsilniejszą reprezentację wystawił rybnicki klub, nie powinien nikogo dziwić. No, Rybnika mamy dużo, chłopaków aż 14 boksuje dzisiaj. Jak sobie radzą? No na razie wygrywają. I do samego końca wygrywali, do tego stopnia, że przewaga rybniczan w ogólnej klasyfikacji nad drugą drużyną wyniosła ponad 25 punktów. No ale skoro nawet najmłodsi pięściarze z Rybnika mają taktykę w małym palcu... Zawsze najlepiej poczekać, potem tylko swoje zrobić, przeciwnik się zmęczy i wtedy go dokończy zawsze. To trudno się dziwić, że powoli nie mają sobie równych, choć zdarzają się i błędy. Mój kolega akurat dzisiaj boksował z tym, co niby przegrałem. Też popełnił błąd, zamiast z krokiem do niego do przodu, to do tyłu. Ci młodzi zawodnicy mają przecież jeszcze sporo czasu na naukę i takie zawody mają właśnie za zadanie przygotowanie ich do seniorskiej rywalizacji. Dużo ciężkiej pracy przed nimi, ale widać potencjał. Myślę, że są wśród nich medaliści mistrzostw Europy, przyszli może mistrzostw świata, olimpijscy. Za kilka lat pewnie się o tym przekonamy, jeśli tylko nie zrezygnują oni z tej ścieżki kariery po ukończeniu 18 lat, albo nie wybiorą innej dyscypliny. W tym sporcie jest w ogóle większa przyszłość. Dużo więcej, lepiej jest. W rybnickim turnieju drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęli zawodnicy Fight Boxing z Dąbrowy Górniczej, a trzecie członkowie Jawor Team Jaworzno.